Cześć, witajcie. Oczywiście tu mamy wtyczki MC4 standardowe, ale najpierw wejdźmy sobie i zobaczmy. Powiem szczerze, nie wiem co mu się z ostrością dzieje ostatnio, że w ogóle ostrość nie działa. O, teraz. No i mamy wszystkie dane. Output 320 W. 5, myślnik 60 V, 15 A, DC, input 8,48, 11 A. Open, current voltage 1 V. Co to jest? Zaraz ktoś się zapyta. Już wam tłumaczę. Optymalizator do paneli słonecznych. Optymalizator i pan optymalizator. Poczekajcie, wiem, że Made in China. Tylko ja szukam jednego. O, macie wyjście. Nie tutaj. Poczekajcie. Czekajcie, szukam. CT. Gdzieś tu było. Wiecie, gdzieś tu było. Ten optymalizator jest zajebisty. Powiem wam szczerze. O, macie tu in, a tu macie out. O co chodzi? Do tego wejścia wchodzimy naszym panelem słonecznym, oczywiście plusem i minusem, a z tego wejścia tym kablem wychodzimy na resztę instalacji. Proste, debilo, odporne. Po co mi ten optymalizator? Jak sobie wygooglujecie, do czego się używa optymalizatorów w fotowoltaice, to od razu zrozumiecie. Ja już nie chcę tłumaczyć. Chodzi o to, że optymalizator optymalizuje działanie panelu. Tak to nazwę. Trzymajcie się i pozdrawiam.